Hej wszystkim, Skoczka z tej strony. Moi drodzy, jak zapewne wiecie, byłam jakiś czas temu w Rudawach, ponieważ chciałam zdobyć skalnik. Przy okazji odwiedziłam też te kolorowe jeziorka. No i wszystko byłoby fajnie, żeby nie ta cała drama z parkingiem. Widzicie, ogólnie pojechałam do Czarnowa, bo wszyscy ci, którzy prowadzą blogi na temat gór, radzili, że tam niby ma być parking i najkrótszy szlak na skalnik. No i oczywiście pojechałam tam i co się okazało? Po pierwsze, to co było podane na Google Maps jako parking pod skalnikiem było kompletnie nieadekwatne do tego, co było w realu, ponieważ wskazywało taki placyk, wiecie, z trawy ten, tymczasem w realu okazało się, że są tam no haszczem metrowej wysokości. Ponadto, jak już pojechałam w to miejsce, gdzie parkowali, a raczej próbowali parkować inni kierowcy, to mało nie rozwaliłam auta, bo się okazało, że jest tam bardzo wysoki próg. No i nie powiem, no tu już emocje naprawdę sięgnęły zenitu. Stwierdziłam, dobra, dajmy jeszcze temu szansę, bo też pisali, że w razie jakby tam nie było miejsca, no to w razie czego gdzieś tam na terenach Hare Krishna, że w Czarnowie można by zaparkować. No i normalnie nie uwierzycie, ci z Hare Krishna wszędzie naustawiali zakazów parkowania, więc było albo to miejsce rozwalające samochód, albo w ogóle mogliście zapomnieć o tym, żeby stanąć w Czarnowie. No, a potem jeszcze nawigacja pokierowała na drogę do Kowar, która już totalnie, przez którą Volvo oberwało, bo się okazało, że w ogóle jest tam szutrówka. No i nie powiem, wściekłam się i złożyłam bardzo obszerne skargi do Google Maps. Na szczęście już usunęli ten podpis odnośnie jakoby w Czarnowie miałby być parking pod skalnikiem. No, zgłosiłam też sprawę do Rudawskiego Parku, że no słuchajcie, fajne macie góry, ale brakuje parkingów przy szlakach. No i też zgłosiłam sprawę do gminy Kamienna Góra, która tym wszystkim zarządza. Oni w ogóle byli zdziwieni, że nawigacja mnie poprowadziła na tą drogę do Kowar, bo jak się okazało, tamtędy w ogóle nikt nie powinien był przejeżdżać. Jeszcze teraz, tym bardziej w trakcie remontu, że to ponoć jest droga leśna. Ponadto ogólnie się zdziwili, jako że w Czarnowie miałby być jakiś parking. No i poprosili mnie o to, żebym podesłała im screeny, na których dokładnie wyjaśnię, o co chodziło z tym Czarnowem. No i ja im wysłałam te screeny i właśnie wskazałam, gdzie Google Maps źle podpisało, jakoby w ogóle miał być tam jakiś parking. Pokazałam to miejsce, gdzie stawali inne kierowcy, to jakie warunki tam panują, że tam się nie da właśnie stanąć samochodem normalnie, że tam praktycznie nie ma miejsca. I tutaj tym bardziej było wielkie zdziwienie urzędników, bo prawda jest taka, że w tym miejscu, gdzie wszyscy stawali, żeby iść najkrótszym szlakiem na skalnik, w ogóle nikt nie powinien był nigdy stawać, bo to jest tak jakby granica z Lasami Państwowymi i w ogóle nieporozumieniem jest, że ktokolwiek to miejsce wskazał jako parking, więc w ogóle wow. I też odpisali, że oni się tam przejadą zobaczyć na własne oczy, bo nie dowierzają, że taki bajzel się zrobił wokół tego Czarnowa, więc no to już podejrzewam, nieźle się zdziwią, jak zobaczą, jak to w realu wygląda. Mówię, no to co w Google Maps było kompletnie nieadekwatne do stanu tego czegoś w realu, a tego ja osobiście parkingiem w życiu nie nazwała. No nie takie coś, gdzie nie ma praktycznie miejsca, gdzie stanąć i jeszcze uszkadza auto. Więc no tutaj liczę, że ktoś się tym zajmie. Oczywiście też napisałam tak prośbę i do tych urzędników i też do tych od Rudawskiego Parku, żeby po prostu w takim razie no, rozważyli zrobienie większej ilości parkingów. No i też przede wszystkim poprosiłam ich o to, żeby w takim razie w Czarnowie, jeżeli mają taką możliwość, jeżeli posiadają tam pewne grunty, bo też nie wierzę, żeby wszystko należało do tych Hare Krishna, no to żeby po prostu tam zrobili jakiś fajny, duży parking i wtedy ludzie będą mogli sobie w spokoju tam przyjeżdżać i zaliczać ten skalnik, no bo umówmy się, droga z Kowar jest zdecydowanie za długa i tam też jest taka sytuacja, że po prostu nie ma parkingu bezpośrednio, wiecie, na jakiejś przełęczy, skąd można by pod ten skalnik sprawnie się wdrapać, więc no bardzo problematyczna góra.
aczkolwiek też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dowiedziałam się, że w Rudawach ma powstać wieża widokowa jakoś do końca przyszłego roku na Wielkiej Kopie. To jest ta góra, gdzie wiecie, są te kolorowe jeziorka i ja w jej stronę ostatnio zmierzałam właśnie jak tam byłam, więc no nie powiem, jak już powstanie ta wieża widokowa, to ja wtedy bardzo chętnie zaliczę ten szczyt w południowej części Rudaw. Też na pewno jeszcze zawitam trochę na północy w górach Sokolich, bo też chciałabym jeszcze na Sokolik się wdrapać. Na razie póki co mam zaliczoną Krzyżną Górę. I no trzeba przyznać, że niezły bajzel powstał wokół tych urzędowych spraw. Ja sama się nie spodziewałam, że to aż tak. No i cóż, oby ten Czarnów w końcu doprowadzili do ładu i składu, żeby ludzie mogli tam bezpiecznie parkować. No i wow, po prostu mam takie, że kurde ludzie, to wy nie wiedzieliście, że ktoś tam w ogóle postawił znak parkingu? No kurde, ale no nic, w każdym razie teraz się tego dowiedzieli ode mnie. No i naprawdę ludzie, to wystarczy, żeby wziąć tak naprawdę jedną jakąś większą działkę i na niej tak wylać trochę betonu, trochę asfaltu czy czegoś i po prostu tam ustawić znak parkingu, nawet jakby to był, jakby to miał być parking płatny, to tym bardziej gminie by to się nieźle opłaciło, więc no czemu by nie? No, róbcie ten parking w Czarnowie, jak tylko macie taką możliwość i wtedy rzeczywiście ludzie będą mogli sobie przyjeżdżać tam, bezpiecznie zostawiać auta i zdobywać skalnik tym najkrótszym szlakiem. No, oby się za to wzięli, bo naprawdę to, co ja zobaczyłam tam, to masakra. No, także chciałam Was poinformować o tym na wypadek, jakby ktoś się właśnie wybierał w Rudawy. No to już wiecie, jak wygląda sytuacja z tym Czarnowem. Na razie póki co nie ma tam się co pchać. Mówię, może gmina akurat się za to weźmie. Oby tak było. Trzymam mocno kciuki i wypatruję wieży widokowej na Wielkiej Kopie. Także tyle, życzę miłego dnia i na razie.